Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJWTV. W tym filmiku pokażę wam jak hodować szczypiorek. Mianowicie ja już mam tutaj gotowy szczypiorek kupiony z marketu. Tylko jest jeden drobny szczegół, że w tym szczypiorku nie ma ziemi. To jest jakieś takie dziadostwo, takie ubite, nie wiem. Ale jak widać, potrzeba po prostu nam ziemi nasypać. No to bierzemy ziemię. Mam ziemię. I trochę łapą narzucam. O, pyk. Trochę tego. I normalnie musimy nasypać ziemi do doniczki, gdyż tu nie ma ziemi. A o, tu trzeba tak wstawić. O, i obtoczyć to ziemią. I to cała filozofia. Filozofia. Hej, napierdzieliłem tego. No tak obtoczyć trzeba, po prostu podusić tu trochę, cyk. I wtedy, a później trzeba to. Ale to nie jest takie hop-siup, jak się wydaje, bo to jedną ręką trzymać kamerę, a drugą urzucać ziemię, to tak nie bardzo. Ale dobra, działamy. Bo ten szczypiorek musi nam stanąć. Jak stanie, to znaczy, że jest dobrze. A jak wisi, to jest coś nie tak. Oj, kurde. Tu trzeba naupychać paluchem. Cyk. Ciężko bardzo jedną ręką. No ale to damy radę. I tak właśnie hodujemy szczypiorek. Tak trzeba go obtoczyć w ziemi, żeby potem je podlać. Resztę ziemi ładujemy do ziemi. Znaczy do worka z ziemią. Później to posprzątam. Ręce brudne, wiadomo, każdy rolnik ma ręce brudne od pracy ciężkiej w polu. Tutaj nasze pole jest tutaj. To są moje hektary. I tu jest drugi, następny hektar. Bierzemy teraz wodę i trochę musimy podlać. O, masakra. Uf. Kapie jak z cebra, ale ten szczypiorek powinien nam stanąć w końcu. I tak, o tak będzie stał. Na razie mu się nie chce, bo nie ma wody, ale zobaczycie. Chyba że go zjem, zanim urośnie. To się zobaczy. Dobra. Tak zostawiamy. I to jest właśnie cała filozofia hodowli szczypiorku przy domowym ogródku doniczkowym. Tutaj będą lubczyki, pietruszki. Tu wszystko będzie, bo to jest takie korytko, w którym możemy sobie hodować swoje zieleninę do rosołu na przykład, czy do sałatek i innych rzeczy. A tu nasz szczypiorek, który jest pięknie wyrośnięty i będziemy o niego teraz dbać, żeby rozwijał się jak rozmaryn z tej piosenki. No to by było na tyle na temat hodowli szczypiorku przy domowym doniczkowym ogródku. I ja będę kończył ten filmik i zapraszam was do oglądania innych moich filmików na kanale, do subskrybowania mojego kanału, a każdy znajdzie coś dla siebie. Od pioseneczek, wierszyków, po rzeczy paranormalne. I życzę wam smacznego szczypiorku, bo jest bardzo zdrowy, jedzcie dużo szczypiorku. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.